Nieraz dobry, fajny jest thriller, a nieraz bardzo miło się ogląda jakiś film dramatyczny, który o czymś tam bardzo fajnym jakimś tam mówi, tak, wydarzeniu. To najbardziej można powiedzieć z tych filmów takich kultowych, który mi się też bardzo podobał, to no, trochę można powiedzieć, że to jest, nie wiem, taka fantastyka, to jest Od Zmierzchu do Świtu. Since you'll be my dog, your new name will be Spud. Welcome to slavery. No thanks. I already had a wife. Jakieś tam wampiry, później nietoperze i tak dalej w stodole. Przez ukąszenie później też się człowiek zamieniał jakby w tego wampira. Tak oni próbują przetrwać, ci zabijają, ci strzelają. Bajka, taka bajka. Totalna bajka. Film Gladiator. Jest to taki film trochę jakby życiowy, można powiedzieć. Film fajny, no naprawdę fajny, opowiadający historię człowieka, który bardzo walczy o tą rodzinę, bardzo chce wrócić do tej rodziny. Chce zobaczyć ukochaną żonę, ukochanego syna, gdzie nagle wszystko pęka jak bańka mydlana, tak? I zostaje gladiatorem, walczy, walczy, do tego momentu aż spotyka tego swojego jakby największego wroga. Przychodzi czas i miejsce rozliczenia. Nie pamiętam tytułu tego filmu, ale to był film mówiący o pierścierzu, który miał tam kilka walk, później przegrał, chodził do tych menadżerów, promotorów, tych ludzi, żebrał jakby, żeby dali mu na życie. Później fajny zwrot, tak? On dostaje szansę boksowania, zostaje mistrzem świata, jeszcze kilka walk, zarabia kupę pieniędzy i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Bardzo fajny film, można powiedzieć, też mówiący o życiu. It's unanimous! Winner and the new world! Historia motywująca chyba każdego sportowca, mam nadzieję, że każdy oglądawszy ten film jakoś się zreflektuje i coś, że tak powiem, w swoim życiu, nie tylko sport, ale będzie próbował coś stworzyć. Ostatni film, można powiedzieć, który dosyć długo się utrzymywał w kinach, to na przykład tytuł Nietykalni. Film, który opowiada o niesamowitej historii przyjaźni dwóch osób, dwóch mężczyzn. Jeśli ktoś sobie obejrzy ten film, na pewno będzie zadowolony i coś ten film mu da, wniesie na pewno w jego życie. No ja jakby nie mam gustu jakby takiego stricte trafnego. Bardziej gdzieś tam błądzę i strzelam ślepakami. Chociaż jak idziemy do kina, to w gruncie rzeczy wybieram jakieś idiotyczne filmy. I nie zawsze żona jest na mnie zła, że kolejny raz się posłuchałam ciebie i była d***a, tak? Królewna Śnieżka i Łowca. To był taki film, można powiedzieć, trochę dziwny. Jakby stara historia zrobiona w nowej odsłonie, o tak. Nie wiem, czego się można spodziewać po jakimś takim, byle jakim filmie, tak? To właśnie ja ostatnio wybrałem. Ja nie mówię, że wszystkie, ale polskie kino jest, to jest parę lat wstecz, paręnaście lat wstecz. Tak jak Wielki Show, tak jak Piłkarski Poker, no Sztos na przykład, Psy, tak. Co ci jeszcze zostawiła? Nie, wszystko mi zabrała. Dlaczego odeszła? Normalnie, bo to zła kobieta była. Sex Misja to następny kultowy film, tak, który zdaje mi się, że jest takim filmem, że o każdej porze dnia czy nocy można go obejrzeć, włącza się i się go ogląda po prostu, tak? Nie ma jakby znudzenia materiału. To były filmy kultowe, moim zdaniem, które coś, no jak ogląda się, trochę jakby elektryzują, tak? Ogląda się z zapartym tchem.
Widziałem film List do M. Jest to film bardzo śmieszny, bym powiedział. Gdzieś tam żona z kimś innym, mąż to jest coś innego, tak? Karolaka wyskakującego przez okno i łamiąca się ta rynna, tak? Gdzie opada. Podejście jego do dzieci jako święty Mikołaj. Jak cię złapie, to cię przemielę, rozumiesz, na przeżarcie. Clint Eastwood to jest dla mnie bardzo mega aktor i stara postać. Niesamowicie fajnego aktora zawsze grał, albo brudny Harry, albo jakiegoś bandziora, albo nie wiem, policjanta, który szukał kogoś, bronił. Arnolda Schwarzeneggera też można powiedzieć, Sylwestra Stallona, bardzo fajnych filmach. Rocky, Rambo, te początki Rambo, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, tak? Później następne to już były takie trochę bardziej wybujałe.